TVN7 wciąż bez polskiej koncesji. TVN7 bez przedłużonej koncesji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie rozstrzygnęła sprawy. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji po raz kolejny nie rozstrzygnęła w czwartek sprawy przedłużenia koncesji dla TVN7. Stacja złożyła wniosek w tej sprawie ponad rok temu. Rzeczniczka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, Teresa Brykczyńska przekazała, za przedłużeniem koncesji dla TVN7 padły 3 głosy, przeciwko były 2. Aby przedłużyć koncesję, wymagane są 4 głosy, za. Obecna koncesja dla TVN7 wygasa 25 lutego. Wniosek do Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji o jej przedłużenie na kolejne 10 lat został złożony przez TVN Grupa Discovery 23 grudnia 2020 roku. Na decyzję Rady stacja czeka już ponad rok. Grupa twierdzi, że podobnie jak w przypadku stacji TVN24, której odnowiono koncesję po 18 miesiącach oczekiwania, nie ma żadnych przesłanek, które uzasadniałyby takie opóźnienie. TVN7. Dwóch członków Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeciwko przedłużeniu koncesji i przeciwko przedłużeniu koncesji mają opowiadać Janusz Kawecki i Andrzej Sabatowski. Rzeczniczka Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podczas rozmowy z TVN24 odczytała oświadczenie Janusza Kaweckiego, w którym uzasadnia on swój sprzeciw. Przypomniał on w nim, że sprzeciwiał się też przedłużeniu koncesji dla TVN24. TVN7 działa nieprzerwanie od 2002 roku. Obecnie zajmuje 4. miejsce wśród najchętniej oglądanych stacji w grupie komercyjnej 1649. W związku z przedłużającym się procesem rekoncesyjnym, TVN7 rozpoczęła kampanię informacyjną. W spocie gwiazdy stacji przypominają, że kanał może niedługo zakończyć nadawanie.